Także witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z księdzem Karolem. Po przerwie niepełnego roku, bo jak dobrze sobie przypominam, pod koniec maja ksiądz u nas był z wykładem o Matce Bożej na Fatimie, tutaj obecnych, i kilka ciekawych rzeczy nam powiedział. Dzisiaj dalej wątek Matki Bożej, tym razem Matka Boska jako ratunek w czasach ostatecznych. Myślę, że najlepsze, co mogę w tej sytuacji zrobić, to przekazać słowo księdzu Karolowi. Zacznijmy krótką modlitwą. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw do swojego domu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godziny śmierci naszej. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Marii, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję za ponowne zaproszenie. Znowu już nie wiem ile razy tu już byłem. Znam tą salę, znam te wszystkie kostki tam, już prawie liczyłem ich. I z tego powodu, że te czasy, które po prostu co roku wydają się bardziej ciekawe albo nieciekawe, wymagają też od nas głębszych refleksji. I refleksji, które przychodzą nam tylko wyłącznie od samego Pana Boga, bo inaczej błądzimy. I z tego powodu cieszę się zawsze, jeśli gdziekolwiek mogę mówić o Matce Bożej. I też oponował mi ten wykład, w którym jest przede wszystkim mowa o tych czasach naszych, które zostały określone jako czasy ostateczne. I chciałbym po samym początku tutaj akurat wyjaśnić, co mamy na myśli, kiedy mówimy o tych czasach ostatecznych. To jest właściwie tak naprawdę teologiczny termin ze eschatologii, który absolutnie nie chce w kierunku świadków Jehowy jako stan wyliczyć, ile czasu jeszcze mamy do końca świata, co tylko Pan mówi. Czasy ostateczne nie znaczy również, abyśmy mogli powiedzieć, że teraz już, prawdopodobnie już nasze kolendy, nasze pokolenia, być może że nasze dzieci, to też po prostu nie jest to właściwie sprawa po prostu chronologiczna, po prostu sprawa konkretnego czasu, konkretnej epoki. Jest to po prostu określenie stanu, określenie sytuacji, w którym znajduje się człowiek. Sytuacji, która jest rzeczywiście po tym względu ostateczna, ponieważ Pan Jezus Chrystus wyjaśnia i wyjaśni nam bardzo wyraźnie, co będzie w sposób tych ostatecznych czasach, które mogą trwać 100 lat, 200 lat, 300 lat, 500 lat, tego my nie wiemy. Dlatego musimy przede wszystkim myśleć, mając przed oczyma czasy ostateczne, właściwie ta sytuacja, tą sytuacją, w której jesteśmy. I ta sytuacja wymaga od nas bardzo szczególnych uwag, bardzo szczególnego zachowania. I to jest właśnie najważniejsze. Te czasy ostateczne są również po prostu znane pod mianem czasy apokaliptyczne. Akurat ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa, zajmuje się bardzo szczególnie tymi czasami. Nie tylko, bo wiemy bardzo dobrze, że sam Pan Jezus Chrystus wielokrotnie o tym mówi, apostołowie w Piśmie Świętym i tak dalej. Możemy powiedzieć, że nie ma praktycznie żadnego ojca Kościoła
świętego ojca tych pierwszych wieków, który nie porusza gdzieś dla ciebie swoich dziełach, swoich kazaniach, swoich przemówieniach, te czasy. Czasy apokaliptyczne są określone jako te, gdzie Pan Bóg, w których Pan Bóg pozwala wrogowi naszej duszy po prostu na swoją, powiedzmy, swoje ostateczny wybuch. Wybuch właściwy, który chce naprawdę, jeśli do końca prowadzi swoje dzieło niszczycielskie, które zaczynało właściwie w raju, kiedy kusił naszych pierwszych rodziców. Tak naprawdę te czasy ostateczne są niby triumfem ideologii diabła. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Święty Jan w Apokalipsie pokazuje właściwie tę moc tego wroga naszego zbawienia jako antytrójca. On przedstawi go jako smok, ten starodawny wąż, szatan, który jest właściwie ma usłudze swoje bestie. Smok i pierwsza, druga bestia stanowi małpułaniem Trójcy przy Najświętszej i właściwie tu widać po prostu, że ta Trójka chce tak naprawdę podporządkować sobie cały świat. Jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli, że właściwie ta ideologia smoka i jego bestii jest zawsze ta sama. Ta ideologia smoka powstaje w momencie, kiedy diabeł zaczyna działać, kiedy Lucyfer, najwyższy anioł, upada i pada w piekło. I dlaczego? Ponieważ powiedział swoje pierwsze słowo, pierwszy akt ideologii diabła, albo pierwszy, po prostu pierwsza zasada, non servia, nie będę Bogu służyć, będę Bogu służyć. Czyli właściwie jest to odmowa zwierzchnictwa Pana Boga, odmowa akceptacji przyjęcia przykazań Bożych, odmowa przyjęcia prawdy Bożej. Nie będę Bogu służyć, idę moimi własnymi drogami. Czyli właściwie stworzenie odważa się, nawet najwyższy anioł odważa się właściwie powiedzieć Panu Bogu, od którego wszystko ma i który jest jego wszystkim, jego początkiem, końcem, ty nie jesteś moim wszystkim, ja po prostu mogę sam istnieć. Oczywiście to kłamstwo i przede wszystkim ten błąd prowadzi go na wieki do wiecznego potępienia. Od tego momentu zaczyna wieczne potępienie, bo wiecznie nie do Boga, bo powiedział nie do Boga. Więc dalszym ciągu druga zasada, jak wiemy bardzo dobrze, została wypowiedziana naszym pierwszym rodzicom, kiedy właściwie pokusa diabła polega dokładnie na tym właściwie zachęceniu, albo na tym, że tak powiem, kolejnym kłamstwie, wy ludzie będziecie jak Bóg. Czyli właściwie tym razem będzie jakiś pozytyw. To będzie człowieku, ty teraz jesteś o wiele większy niż myślisz, nie jesteś sługą Boga, nie jesteś niewolnikiem Pana Boga. To jest jakiś błąd. Bądź wolny i żyj twoją wolność, niezależnie. Tego Boga nie potrzebujesz, będzie sam jak Bóg, jeśli tylko korzystać z owocu tego dzieła poznania dobrego i złego. I dokładnie te dwie zasady stanowią po prostu całą ideologię diabła, która później będzie się rozwijać we wszystkich płaszczyznach życia. Najpierw są to pokusy, które właściwie są udziałem naszego życia. Pokusy, jak Adam i Ewa upadli, tak samo my sami. I każdy grzech ma właściwie jak na podstawie, ja chcę być jak Bóg. Popełniając ten grzech, zastąpię stworzenie z Bogiem. Popełniając grzech, powiem do Pana Boga, nie więcej mocno, nie będę w tej chwili tej sprawie Tobie służyć. To jest osobisty grzech, a poza tym również jest to po prostu właściwie atmosfera, która będzie stworzona. Ta atmosfera polegała na początku na tym, że diabeł
Można powiedzieć, że po księżu pierworodnym miał cały świat w swoich kieszeni. Ma w swojej jakości kieszeni, jeśli ma kieszeni. Prawda? Diabeł po prostu może tych ludzi poprowadzić od błędu do błędu, bo ludzie, oprócz bardzo małej garstki ludzi, nie zna prawdy. Ale tak naprawdę, kiedy Pan Jezus Chrystus już został zapowiedziany od samego początku, od tego proto-ewangelii, kiedy zapowiadano, że będzie niewiasta i potomstwo jej, które zmiażdży głowę szatana, od tego momentu już zapowiedziana ta wojna wieczna z tym, który chce nas niszczyć. I rzeczywiście zapowiedź Zbawiciela będzie realizowana pełnia czasu. Pan Jezus Chrystus przychodzi i ustanowi swoje królestwo, swoje państwo, państwo Boże, czyli królestwo prawdy, królestwo odwiecznego życia na ziemi, królestwo prawdziwej drogi do Pana Boga, królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa i właściwie triumf niewiasty i swego Syna, i które właściwie buduje swe królestwo zawsze w wojnie przeciw temu, które chce być tyranem od wieki. I w tym momencie zaczyna właściwie historia. Historia Chrystusa, która wygląda bardzo, bardzo właściwie, że tak powiem, zaskakująca. Ponieważ Pan Jezus Chrystus przebywa wśród nas 33 lat. Ten wielki Zbawiciel, ten Bóg na ziemi, ta druga osoba Trójcy Najświętszej, ten, który z niewiastą, swoją matką, zmiażdży głowę szatana, będzie najpierw po prostu żyć w całkowitym ukryciu 30 lat, aby dać nam przykład bardzo skromnych warunkach. Potem on tylko używa 3 lata, aby nam wyjaśnić prawdę, aby nam głosić tą dobrą nowinę naszego zbawienia. W tym właściwie widzimy, jak on zawsze razem z niewiastą, razem z swoją matką, która zawsze z nim jest, dokonuje to dzieło odkupienia. On, odkupiciel nasz, Zbawiciel, który właściwie zawsze z nią prowadzi nas do właściwie do prawdy, do światła, do światłości, do szczęścia. I od tego momentu założenia Jego Królestwa na ziemi, Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, czyli Kościół Święty, mistyczny, Jego własne ciało, Jego ulubienica, to są wszystkie te określenia, aby pokazać nam to dzieło Chrystusa do końca świata, kiedy Bóg nam zostanie z nami do końca świata i nigdy nie nas opuści. I ten Kościół budowany na skalę, ten Kościół właściwie będzie w jakimś sensie odtwarzać i powtarzać w swojej długości krótkie życie Pana Jezusa. W pewnym sensie analogiczny Kościół Święty będzie wzrastać po prostu po cichu. Kościół Święty będzie wzrastać od jakiego małego ziarnka do wielkiego dzieła, w którym ptaki niebieskie się karmią, czyli osoby z całego świata będą mieli możliwość poznania prawdy. To królestwo, które w pewnym momencie znajduje swój szczyt i swoje właściwe, swoją ziemską chwałę, tak jak Pan Jezus Chrystus w pewnym momencie swego publicznego życia miał rzesze za sobą, które podziwiali się, które szli z nim aż do pustyni, chociaż 3 dni, które zostali karmieni cudownie, a aż do tej wielkiej niedzieli palmowej, gdzie po prostu setki tysiące, właściwie te tysiące idą za nim i głoszą go króla i hozana temu królowi, który właściwie przychodzi nas spać. Tak samo właściwie oblubienica mistyczna będzie miała swoje szczyty. Wiemy bardzo dobrze, to jest czas, okres Christianitas. Christianitas, który jest chrześcijański porządek świata, kiedy wszystkie narody, wszystkie instytucje, życie prywatne, rodzinne, publiczne, życie ekonomiczne, polityczne, życie właściwie gospodarcze, cała sztuka, wszystko razem właściwie, że zgromadzi przed Najświętszym Sakramentem, przed Tabernakulą i daje hołd Chrystusowi Królowi, który jest Królem Wszechświata, Królem powszechnym i społecznym. Nie oczywiście ten diabel nigdy nie śpi,
Tym nie tylko można powiedzieć, po prostu w tych czasach jest to bardzo trudne, aby po prostu zdobywać duszę. To są czasy bardzo wielu świętych, czasy chrześcijaństwa, kiedy ludzie po prostu jest normalne, aby modlili się i zbawili swoją duszę. Bo po to Pan Jezus Chrystus przyszedł i po to założył swój Kościół. Natomiast sam Pan Jezus Chrystus już zapowiada te trudniejsze czasy. Po tym wielkim po prostu triumfie, że tak powiem, Kościoła, tak jak po jego wielkim ziemskim triumfie, aż do Niedzieli Palmowej, będzie też po prostu ten Triduum, będzie też ten Wielki Piątek. Wielki Piątek Pana Jezusa Chrystusa to jest właściwie ogromne, ogromne właściwie dla apostołów, dla tych, którzy wierzyli w Niego, niby wszystko kończy się. Kończy się z największą, najokropniejszą tragedią. Wszystko, co Pan Jezus Chrystus zaczynał, wszystko zostanie zniszczone. Sam Jezus Chrystus kończy najbardziej haniebną śmiercią okropnego, czy tak powiem, zbrodniarza, bo ta śmierć na krzyżu jest śmiercią przeznaczoną tylko dla największych zbrodniarzy i wszystko wygląda na to, że sława kończyła się już na zawsze, aż do trzeciego dnia zmartwychwstania. I Pan Jezus Chrystus, i to jest bardzo ważne, zapowiada, że te ostatnie czasy Kościoła, tak jak jego ostatni czas, podczas jego ziemskiego życia na ziemi, jest pod tym samym znakiem. Pozwala, aby ten Wielki Piątek niejako się powtarzał. Ten Wielki Piątek, który w Kościele wygląda na to, czy rzeczywiście, że jest tak jak w życiu Pana Jezusa ten pozorny triumf Jego wrogów. Pozorny triumf Jego wrogów, kiedy ta prawda musi po prostu być wystawione, odstawione. Kiedy właściwie te błędne idee tych wszystkich wrogów Kościoła triumfują. I dokładnie Pan Jezus Chrystus to opisuje. I my musimy po prostu to wiedzieć. Pan Jezus Chrystus tak samo, jak zapowiada, że będzie umierać, będą go chłostać, będą go po prostu męczyć aż do śmierci na krzyżu i zapowiada wieczne zmartwychwstanie, tak samo zapowiada dla swojego Kościoła, dla swojego Królestwa, że bramy piekielne nie przymogą, a na końcu będzie odwieczny jego triumf. To właściwie podobne do jego triumfu zmartwychwstania. Międzyczasem te czasy ostatecznie mogą trwać i trwać. Jak wyglądają? Powoli, ale coraz więcej, możemy to dokładnie historycznie udowodnić, jak to zaczyna 1517, 1717, 1917 rok, te 17 są może symboliczni, ale po prostu trafią właściwie na to, co się stało, czy stało w świecie. 1517 to rewolucja protestancji, ale jako postulat, że człowiek teraz sam z pomocą Pisma Świętego sobie może wybrać właściwie, w co chce wierzyć. Czyli promocja wolności człowieka, swawolny człowieka, który potrafi po prostu modląc się trochę i pod inspiracją, pod natchnieniem Ducha Świętego, jak mówi Luther i protestanci, po prostu odczyta właściwie, co chce odczytać i rozumieć w Piśmie Świętym. Oczywiście każdy będzie to odnaczył, czytać i z tego powodu od tego momentu każdy będzie swoim własnym papieżem, bo sam decyduje, w co chce wierzyć. To jest istota protestantyzmu, moi drodzy. Więc w dalszym ciągu wnuki i prawnuki protestantyzmu idą dalej. Protestantyzm zachowuje tą cześć wobec Pana Boga, zachowuje chociaż po prostu te wyjaśnienia Pisma Świętego. 200 lat później prawnuki protestantyzmu, masoneria odrzuca już po prostu Ewangelię, odrzuca chrześcijański porządek świata i buduje same swoje właściwe światopogląd na tych dwóch zasadach diabelskich już czysto. My będziemy trzymać jak Bóg, więc istnieje tylko jedna ważna rzecz, to jest życie ludzkie na ziemi, sobie organizujemy sobie ten świat. Jeśli masoneria, bo jest bardzo dużo odmian, masoneria jeśli uznaje właściwie jakiegoś Boga, to tylko w sposób właściwie deizmu. Deizm akceptuje, że jest jakiś architekt świata, architekt, który budował ten świat, ale potem po prostu zostawił ten świat samemu sobie i już tym nie jest zainteresowany. I
Jeśli właściwie w ten sposób wygląda nasze życie, to Bóg nie jest interesujący dla nas. Interesujący dla nas tak naprawdę jesteśmy tylko my sami i ustalenie naszego życia. I oczywiście naszego szczęścia, które jest ograniczone na ten świat, ograniczone na te krótkie momenty naszego życia, w którym chcielibyśmy budować raj na ziemi. I tak powstaje ten nowy porządek, Novus Ordo Mundi, znany właściwie, który od tego momentu jest właściwie zasadą wszystkich wrogów Kościoła, zwłaszcza masonerii. I potem pójdziemy jeszcze dalej, 200 lat później, kiedy w 1914 roku właściwie leninizm, stalinizm właściwie ogłosi już całkowite ateistyczne społeczeństwo. Tym razem raj na ziemi dostanie szczególne odmiany właściwie tego, który w ogóle właściwie już nie zajmuje się w żaden sposób religią, a jeśli już, to tylko wyłącznie na twoje prywatne sprawy. To jest już wtedy łagodny komunizm. I na tym polega teraz właściwie te ostateczne czasy, że Pan Jezus Chrystus to dokładnie zapowiedział. Mianowicie to jest objaw tej pierwszej bestii, tego wielkiego pomocnika smoka. Smok zawsze działał, pokusy zawsze były herezje, zawsze były schizmy, zawsze po prostu były fałszywe religie, zawsze była niemoralność, natomiast była w pewnym sensie ograniczona. Ograniczona, bo wtedy właściwie Królestwo Boże, Kościół Święty po prostu stawiał opór i po prostu walczył. Kościół walczący, Kościół bojujący zdeklarował wojnę fałszywej religii i nawrócił właściwie tych wszystkich po prostu inowierców. Kościół deklarował wojnę niemoralności i przede wszystkim przez duchowość świętych, przez swoje zakony, przez elitę, czyli osób, właściwie przez osoby całkowicie konsekrowane Panu Bogu, zachwycali po prostu właściwie wszystkich ludzi dobrej woli i tak zostały pokonane te wszystkie niemoralności i tak dalej. Natomiast kiedy pierwsza bestia się pojawi, i to są nieraz ostateczne czasy, ona pojawi się dopiero po jakimś czasie. I to jest właściwie to, co teraz mówiliśmy, że tutaj ta bestia to jest właściwie taka władza w usłudze, w służbie właściwie tego smoka, który podporządkuje się powoli, ale coraz więcej cały świat. Wszystkie narody, wszystkie języki, wszystkie miejsca na całym świecie. Tak dokładnie jest opisane w Piśmie Świętym, w Apokalipsie. I to jest ostateczny czas. Poza tym jednak jeszcze pojawia się druga bestia. I to nic nie ważne. Ostateczne czasy właściwie są również objawem tego, trzykrotnie po prostu, te drugie bestie, trzykrotnie po prostu nazwany fałszywy prorok. Otóż proroctwo jest właściwie tytułem religijnym. Proroctwo nie tylko znaczy po prostu zapowiadać właściwie przyszłe rzeczy, ale po prostu jest władza religijna. I bardzo trafnie święty Jan w Apokalipsie opisuje tą drugą bestię, która wygląda jak baranek i mówi jak smok. Baranek Boży, oczywiście to jest Pan Jezus Chrystus, mówi jak smok, czyli ten głos jest dokładnie ten sam niż głos pierwszej bestii z głosem smoka. I ta druga bestia właściwie dokonuje tak do końca właściwie to dzieło tej antytrójcy i właściwie prowadzi ludzi jeszcze od tego, albo, że tak powiem, można powiedzieć, niszczy ten ostatni bastion, mówię tym może, że właściwie kiedy ludzie stracą już możliwość Królestwa Bożego na świecie społecznym, to jednak po prostu zgromadzą się jeszcze w swoich kościołach. Gromadzą się jeszcze w swoich świątyniach, gromadzą się jeszcze wokół swoich religijnych przywódców, którzy właściwie prowadzą tych ludzi przez te najtrudniejsze czasy. I tak historycznie widzimy to bardzo wyraźnie. Po prostu te czasy bardzo trudne XVII-XVIII wieku, ta doba oświecenia, ten triumf masonerii, na XIX wieku, te wszystkie rewolucje, Kościół Święty po ludzku mówiąc straci, a szczególnie z czasu komunizmu i na początku XX wieku,
Jednak właściwie ciekawe, że Kościół Święty, mimo tego, że jest tutaj bardzo, bardzo dużo kryzysu, natomiast tak naprawdę ciągle powstaną właściwie nowe ośrodki, nowi święci, osoby, które prowadzą tych ludzi, mimo wszystko właściwie do szczytu świętości i te rzesze nawet po prostu staną się coraz mocniejsze, coraz bardziej silne. Tak, że mamy takie dziwne sytuacje, że tutaj jest straszne prześladowanie chrześcijan, na przykład w Chinach, a to są miliony niewierników. A jest straszna sytuacja po prostu w krajach podporządkowanych Sowietom, a tam bardzo, bardzo ludzi, po prostu bardzo dużo ludzi trzymają się wiary, podzieli po prostu zachowują właściwie tą wiarę i bardzo dużo męczenników, bardzo dużo ludzi spali swoją duszę, staną się świętymi. A tam, gdzie ta wersja łagodna, bardziej dusząca masonerii spróbuje właściwie swoje liberalizmy po prostu rozsiewać, tam szczególnie ruchy maryjne. Właściwie w kościele święcą swoje triumfy, kiedy oni po prostu wszystkie środki masowego przekazu mają praktycznie do swojej dyspozycji, to takie biedni ludzie jak Maksymilian Kolbe założy jakieś rycerstwo niepokalane, zgromadzi wokół tego rycerstwa 4 miliony rycerzy i ci masoni po prostu plują i krzyczą i nic nie mogą robić po prostu, mimo tego, że mają forsę, nie mają wszystko, nie mają nic. I stąd po prostu widać, właściwie, że diabłu nie wystarczy tylko ta pierwsza bestia, chociaż ona jest po prostu bardziej dewastująca. Ta dewastacja pierwszej bestii możemy czytać po prostu w tych wszystkich, po prostu w tej ideologii komunizmu, kraje, które były komunistyczne od czasu 60 lat, bo to potem rodziły się pokolenia, które nie znają wiary, które nie znają nic, które nie mają żadnego pojęcia o Bogu i tak dalej. To jest wielka dewastacja. Jednak Kościół ogólnie biorąc był silny. I teraz ta druga bestia, gdzie Pan Jezus Chrystus sam powiedział, jest o wiele gorsza. I ta druga bestia zapowiada się tym, że będzie po prostu atakować wiarę, atakować serce człowieka, atakować jego pojęcie religijne, fałszywy prorok. Więc pokazuje się po prostu jakaś szata chrześcijańska, która po prostu właściwie działa w świątyniach, a te świątynie będą przeinaczone. Będzie taka właściwie taka nagonka albo taka manipulacja ludzi, gdzie mówi się po prostu w barwach albo w słowach niby chrześcijańskich, ale znaczenie tych słów jest zupełnie inne niż dawno. Pan Jezus Chrystus mówi bardzo wyraźnie o obliczu spustoszenia na świętym miejscu. I to bardzo ciekawe po prostu trochę analizować, co ojcowie Kościoła i święci i doktorzy Kościoła piszą, tłumacząc właściwie to. Najczęściej jest to tak, że właściwie świątynia sama, to są właściwie nasze katolickie świątynie, będzie używana po prostu jako miejsce, gdzie ci, którzy rządzą w tej świątyni, będą mówić jak smok. Czyli nie będą mieć po prostu diabelskie obrzędy, to nie jest to, ale będą po prostu właściwie przedstawić po prostu ten nowy porządek świata, ten święty porządek człowieku, bądź wolny. Teraz mówimy przede wszystkim o dobrym życiu na ziemi i najważniejsze to jest chrania ziemi, abyśmy dobrze dogadali wszyscy i po to musimy powalczyć ekumenizm. Te wszystkie, że tak powiem, pojednania religii, ten dialog międzyreligijny jest czystym wymysłem masonerii. Masoneria już w XVIII wieku właściwie wydała właściwie takie idee, że my wszyscy po prostu zgromadzić się wokół jednego, to słynne oko, prawda, tego masońskiego bożka i wtedy po prostu chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi po prostu dają sobie rączki i wtedy po prostu będziemy mieli właściwie ten raj na ziemi. To jest ideał masoński, do któremu mają pomoc po prostu te religie. Do tego właściwie jest prowadzona druga bestia. Czasy ostateczne więc polegają na tym,
Czyli człowiek po prostu straci tak naprawdę wszystko. Wszystko, co mu po prostu przypomina istotę prawdy. I to jest bardzo ważne, abyśmy stali sobie sprawę, że ta epoka, w której teraz jesteśmy, absolutnie doskonale pasuje do tego wszystkiego, co święci, doktorze Kościoła, ojcowie, sam Pan Jezus Chrystus i Apokalipsa o tym mówili. Krótki opis naszego czasu, tak ogólnie biorąc, wyjątki zawsze istnieją, ale ogólnie biorąc, patrząc na cały świat, to cały świat jest pogrążony właściwie w tej atmosferze, czy tak naprawdę panują tylko te dwie zasady. Bóg nie jest interesujący. Sprawa odwiecznego Boga, odwiecznej prawdy, sprawa właściwie Jego honoru nie jest interesująca. To po prostu nie istnieje tak naprawdę nawet u tak zwanych wierzących ludzi. 50 lat działania tej drugiej bestii wewnątrz Kościoła doprowadziło po prostu do zmiany całkowitej właściwie wszystkiego, co wcześniej było ustalone. Zmiana, która po prostu wygląda bardzo być może pobożnie. Wygląda jak baranek. Kiedyś mamy mszy, mamy sakramenty, mamy katechizm, mamy jeszcze zakony, mamy nową ewangelizację, mamy po prostu wszystkie piękne, właściwe wydarzenia. Mamy wlanie Ducha Świętego, mamy nawet 6 Duchu Świętego, mamy jeszcze więcej niż wcześniej. I w ten sposób mamy teraz po prostu cały obszar tak zwanego nowego wydania chrześcijaństwa. Tylko to nowe wydanie chrześcijaństwa ani słowa mówi o tym, co Pan Jezus Chrystus cały czas mówi. O niebie, o piekle, o ciszu. Ta właściwie ta wielka nauka, którą dostaniemy po prostu z tych wszystkich tego nowego wydania 50 lat, ogólnie biorąc, unika całkowicie po prostu istotne sprawy. Istotne sprawy, które właściwie dla Pana Jezusa są istotne. Dlatego są istotne. Czyli honor Pana Boga. Jest jeden Bóg. Musimy Mu oddać hołd. Człowiek po prostu otrzyma wszystko od Pana Boga. Dlatego musi Mu dziękować. Dziękowanie Pana Boga. Gdzie to właściwie to po swoim posłuszeństwu wobec Pana Boga? Gdzie są te prawa Boże, które za wszelką cenę muszę absolutnie po prostu przestrzegać? To w ogóle każdy robi co chce. Przykazanie Boże, każdy jak chce. Prawda? Poza tym właściwie ten Bóg, który objawi się tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. I to zastąpione po prostu przez takie ogólne pojęcie religii, że po prostu tak naprawdę każdy może szukać i wybierać drogę do swego Boga, jak chce. Czyli Bóg, pojęcie Boga, droga do Boga, religia jest Boga, bo Boga staje się czymś zupełnie subiektywnym, zupełnie po prostu, czy tak powiem, fantastycznym, albo sprawą fantazji, bo każdy po prostu to chce jak robić. A co, jeśli każdy ma rację i wszyscy się sprzeciwiają, to najlepiej o tym już nic nie mówimy i zajmujemy się po prostu naszą konkretną sprawą tutaj na ziemi. Współpracujmy razem, abyśmy razem wszystkie religie budowali pokój na ziemi i po prostu raj na ziemi i w ten sposób nazywają to tak po prostu jeszcze, to jest Królestwo Boże na ziemi. Tak właściwie uczymy się. No ale, moi drodzy, na czym polegają te ostateczne czasy? Widzisz, to teraz wyobraź sobie, co Pan Jezus Chrystus powiedział. Nie ma innego Ojca, nie ma drugiego Ojca, jedno przeze mnie. To wierzy i będzie ochrzczony, będzie zbawiony. To nie wierzy, będzie potępiony. Pan Jezus Chrystus bardzo wyraźnie mówi o warunkach, aby zbawić swoją duszę. Ale jeśli mówię zbawić swoją duszę, to po prostu dla praktycznie wszystkich ludzi to jest człowiek strzężyca. Co ty tu chcesz? Co to jest zbawić swoją duszę? I tak i ciebie wszyscy tam, właściwie to jakiegoś szczęścia, czy nazywasz od nirwana, czy nazywasz to się od niebo, czy nazywasz się po prostu ten raj muzułmanów, po prostu będziemy szczęśliwi na końcu i tyle. Tak, mój drodzy, ale może się to powiedzieć, natomiast nie jest to chrześcijańskie. I tak powtarzam, w ten sposób cały ten świat, faktycznie wszystkie narody, wszystkie ludzie są właściwie w tej sytuacji. I teraz po prostu sytuacja mówi się bardzo tak drastyczna, że Pan Jezus Chrystus powiedział, kiedy Syn Człowieczy przybędzie, czy znajdzie wiara na ziemi. Święty Paweł mówi o tej apostazji narodu. Po prostu całe narody odpadają.
Sprawy narodu opuszczają całkowicie Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus będzie ten znowu ukrzyżowany. Znowu ukrzyżują go przez to, że właśnie urzucają Jego królestwo i zapraszają po prostu Jego wroga na Jego miejscu. Ruchita spustoszenie na świętym miejscu. Więc ta atmosfera, to jest najważniejsze. To jest to, że tutaj my czasem myślimy, że właściwie te ostateczne czasy to są takie potwory, które się pokazują, takie okropności. I okropności są. Gender, homoseksualizm, te wszystkie po prostu rzeczy, które są grzechy łające, pomsty do nieba. Natomiast nie jest to najgorsze. Najgorsze jest po prostu cała atmosfera. Człowiek po prostu tym żyje. Żyje tym, jak Boga nie było. Człowiek po prostu chodzi przez ten świat, a nawet my, moi drodzy, którzy jesteśmy trochę wierzącymi, to tak naprawdę jesteśmy zaskakujący, że po prostu podczas całego okresu naszego życia i być może po prostu większość naszego dnia reagujemy, myślimy, to tak naprawdę jak Boga nie było. Nie ma. Będzie znowu 5 minut przed spaniem. Będzie znowu na przeszkadzanie. Będzie znowu w niedzielę od 10-11, zależy jak góry jest msza. I to jest wszystko. A poza tym, całe nasze głosy myśli to są właściwie w kierunku tego nie ma Boga, nie ma nieba, nie ma piekła. Teraz tylko moje sławy ziemskie. Tylko ten raj na ziemi, który są i muszę sobie właściwie zagospodarować po prostu być może u siebie w domu, z moimi komórkami, z moimi grami komputerowymi albo z tym wszystkim właściwie, co uważam za istotne w moim życiu. Więc jest to ten triumf ideologii diabla wszędzie i zawsze na każdym prostu właściwie szczeblu. I tak wygląda, prawda? I wobec tego, jeśli teraz człowiek się obudza i nagle po prostu zaczyna po prostu odkrywać Pana Boga przez jakieś cud, bo nie musi już jakieś cud, bo nic to znajdzie. Idzie właściwie do szkoły, tam tylko świat. Idzie właściwie do jakiegoś klubu, tylko sprawy klubowe. Idzie właściwie czytasz, to tylko właściwie swoje komórki i te wszystkie rozrywki. I przede wszystkim te filmiki po prostu bez końca. Idzie po prostu gdziekolwiek i znajdzie muzykę i tak dalej. Nie ma takiego Boga. Człowiek szuka. Ja to przeżywałam teraz 4 lata w Azji, kiedy ludzie przyszli do mnie, proszę księdza, ja szukałam 20 lat. Szukałam wszędzie po prostu, aż przypadkowo trafiłem na ulotkę. Na zwykłą ulotkę. Ta ulotka przedstawiła mi po prostu piękną niewiastę. Chciałam wiedzieć, kto to jest. I po prostu pisałam do tych ludzi i akurat to było właściwe odkrycie wiary katolickiej. Nic o tym wiedziałam. Wszędzie szukałam. I ten właściwie ci ludzie, które naprawdę to przypadkowo znajduje ktoś, który im to posuwa, natomiast najczęściej nie mają. Ale przecież mogą jeszcze iść do kościoła. Akurat tu jest po prostu trudniejszy. Najczęściej po prostu tam nie ma mowy o tej prawdzie. A czy po prostu możemy niestety powiedzieć, tam zostaną jeszcze bardziej, że tak powiem, kamienia jak niż chleb, jak mówi Pan Jezus Chrystus, do jedzenia. Kamienia, czy tak powiem, coś, to nie da się jeść, coś, to nie da się przyjąć, co nie karmi duszy, raczej psuje ją. Kiedy właściwie nawet w świątyniach nie ma mowy o piekle, o niebie. Świątynia Pana Jezusa właściwie przedstawione po prostu, że religie inne są wszystkie jasne, wszystkie równe. W świątyniach człowiek po prostu ciągle słyszy, musi iść według tego sumienia i robić tak naprawdę rób tak, co chce tak i tak dalej. No to właściwie jak to po prostu człowiek może to na to właściwie jeszcze trafić na to do tej prawdy. I to jest właściwie istota tych ostatnich czasów. Dawnych czasów, aby robić to porównanie, kiedy czasy może były trudne, a jednak było to stosunkowo łatwo. Łatwo odkrywać wiarę. Łatwo właściwie te wszystkie monumenty chrześcijaństwa, te wszystkie wspaniałe kościoły, gdzie po prostu ten kult Boży był prowadzony. Czy kapłani po prostu w swoich misjach, w każdej wiosce, w każdym mieście mówili po prostu o prawdzie Bożej, o tym, że te nabożeństwa, te odpusty, podczas odpustu po prostu wesoło wyglądało, natomiast te odpusty właściwie mieli jako podstawę właściwie tą wielką, głęboką wiarę właściwie ludu Bożego, ten ludu chrześcijańskiego, katolickiego.
I w tym momencie po prostu ludzie wchodzili w to i odkrywali to po całym świecie. A teraz to wszystko minęło. Tego już nie ma. I z tego powodu możemy zapytać, ale zaraz, czy Pan Bóg o nas zapomniał? Czy Pan Bóg właściwie zostawił nas w tych czasach bez możliwości po prostu ratunku? Jeśli po prostu ci, którzy jeszcze kontynuują tą naukę Kościoła 2000 lat, może po prostu ich nazywać, no to są po prostu resztki takiego dawnego już umarłego narodu, jak ten ostatni Mohikanin, prawda, który tam sobie po prostu sobie chodzi. To są tacy po prostu lunatycy, albo ludzie po prostu z innego świata, z przeszłego wieku, które jakoś tam nie mieszczą się właściwie w naszym świecie. I w tym momencie jest to bardzo ważne pytać, jak ratunek, skąd ten ratunek? I w tych ostatnich czasach taka jest właściwie teza, taki jest postulat, jest tylko jeden ratunek. I ten ratunek sam właściwie Pan Jezus Chrystus przedstawi nam. Ewangelia przedstawi nam. Niewiasta z dzieckiem. Niewiasta. Ona zetrze głowę szatana. Niewiasta apokaliptyczna, która stoi naprzeciwko smoka i swoich bestii. Niewiasta, która pokonuje ich. Z tego powodu właściwie, że mamy te dowody z Pisma Świętego, ojcowie Kościoła tak mocno właściwie zwracali się do Matki Bożej, myśląc przede wszystkim o tych czasach ostatecznych. Więc, moi drodzy, niepokalana naszym ostatnim ratunkiem to nie jest tylko właściwie taka idea, która po prostu, że tak powiem, rodzi się w jakiejś głowie kogoś, który nadmiernie kocha Marię. To jest właściwie, że tak powiem, biblijny. Biblijny jest właściwie założeniem całego naszego chrześcijaństwa. I teraz, aby lepiej to rozumieć, musimy powiedzieć, że zawsze niepokalana jest naszym ratunkiem. Nawet w tych katolickich krajach, czasach i krajach po prostu jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus chce dać swoje łaski. Pan Jezus Chrystus jest naszym jedynym Zbawicielem. Pan Jezus Chrystus wyjechał nam wszystkie łaski nawrócenia, uświęcenia, umierając na krzyżu. Ale w jaki sposób chce nam przekazać te łaski? W jeden jedyny sposób. Wszystkie te łaski dał jej. Stała przed krzyżem Jego Matka i otrzymała od Niego to wielkie zadanie. Oto Syn Twój, oto Matka Twoja. W tym momencie Maria stała się naszą matką. Matka swojej istoty jest ta, która daje życie. Pan Jezus Chrystus przeznaczy Matkę Najświętszą, aby ona zgromadziła w swoim niepokalanym sercu wszystkie łaski, wszystkie owoce dzieła żywota, które Pan Jezus Chrystus nam wyjednał. I aby te łaski właściwie zachować w swoim sercu, dlatego nazywa się gracja plena. Pełnia łaski pełna. Czyli właściwie, jak mówią ojcowie, łaski nie tylko dla siebie, że ona jest najświętsza, ale łaski też dla wszystkich swoich dzieci. Wszystkie łaski, które kiedykolwiek Bóg Panu dał, mówi święty Bernard, włożył w niej serce i przez nią właściwie chce ją zdawać. Matka daje życie. Matka daje te łaski. Przekazuje tę łaskę. Wszystkie te łaski otrzymał od swojego syna, ale rozdaje komu chce, kiedy chce, jak chce. Tak mówi święty Bernard dosłownie. I w tym momencie musimy zobaczyć, jak Matka Najświętsza to robi. Oczywiście to nie będzie widziane. Natomiast kiedy Pan Jezus Chrystus chce dać swoje łaski, to po prostu musi mieć tych ludzi do dyspozycji. Jeśli ludzie są w ciemnościach, jeśli są zamknięci po prostu w jakimś domu, jak może dać swoje łaski? Jeśli ludzie po prostu nie są gotowi, aby go słuchać, jak może dać swoje prawdę i swoje światło? Jeśli ludzie nie chcą przyjąć Jego nauki i zastosować Jego środki zbawienia, w jaki sposób mogą się zbawić? Oto wola Matki Najświętsza, aby szukać tych owiec zagubionych, czyli jej własne dzieci zagubione po całym świecie i prowadzi te dzieci jedno po drugim do stóp krzyża, do swego Syna.
To ona właściwie odwiera nam wszystkim, od pierwszych pokoleń chrześcijaństwa właściwie Ojcze, abyśmy poznali Chrystusa, abyśmy mieli po prostu te wszystkie kroki do Niego, aby On mógłby nas porwać do swego Ojca, do prawdy. Te początkowe łaski, które są gracia preveniens, łaski przygotujące, te łaski Matka Najświętsza otrzymała, aby swe dzieci po prostu nawrócić. I takie nawrócenie nastąpi po prostu w bardzo rozmaity sposób. Albo objawił się jakiemuś Żydowi, albo Alfons Atiskom, który pluje na Kościół, nic nie chce słyszeć o nim i nawet stoi przed nim, wszystko rozumie, nawróci się. Albo robi wielki cud w Guadalupe, kiedy właściwie jeden z niewielkich katolików jednemu z wielu katolików objawi się i właściwie robi ten cud, że na jego płaszczu, na jego tilma najstoi, że zupełnie właściwie cudowny wizerunek jej, który to wizerunek do dzisiejszego dnia możemy podziwiać. No i po prostu cały lud, cały naród, cały kontynent dzięki temu właściwie wydarzeniu się nawróci. Nawróci się, nawraca się przez nią oczywiście do Chrystusa. Będą odczyni, będą otrzymać sakramenty święte, będą otrzymać katolicką prawdę, ale tylko przez nią. I we wszystkich kontynentach, we wszystkich świątyniach Matka Najświętsza tak działa. Dlatego w Polsce mamy tak dużo świątyń. Więc Matka Najświętsza, widzisz, ona jest naszym ratunkiem zawsze. On jest naszym ratunkiem, kiedy powstanie chrześcijaństwo, jak dopiero teraz powiedziałam, dając kilku niewielu przykładów. Ale ona też zachowuje chrześcijaństwo. I to jest bardziej po prostu, właśnie tak powiem, podziwiające. Kiedy po całym świecie głoszę właściwie naukę o Matce Najświętszej, o jej roli w naszym życiu, to bardzo, bardzo lubię mówić o Polsce, ponieważ Polska właściwie to jest taką wytryną, taką, tak po prostu, taką, że tak powiem, wystawą tej mocy Matki Najświętszej. Po prostu wszystkie białe karty Kościoła, karty po polskiej to jest Marinej Polski właściwie, jak Matka Najświętsza chroni nie tylko Polskę, chroni cały po prostu europejski świat, po prostu całe chrześcijaństwo Europy przez ten bastion katolickiej wiary. Przedmurze chrześcijaństwa, mówi nasz patron święty Pius X. Przedmurze chrześcijaństwa, bo to wszystkie wrogi napaści rozwijają się właściwie tutaj. Dzięki temu, że tutaj parę ludzi, być może bardzo ze sobą po prostu zakłóceni, bo to jest po prostu taka właściwość, żeby potrafić po prostu robić cztery partie, kiedy macie pięć ludzi, albo coś takiego. Natomiast kiedy chodzi to o ataksy zewnątrz, nagle zjednoczą się pod wielkim, czy tak powiem, sztandarem Bogu Rodzica Dziewica i wielkie zwycięstwo. Zwycięstwo po prostu czy z północy, właściwie z protestantyzmu, czy ze wschodu, najpierw pogan, potem schizma, potem komunizm, cud nad Wisłą i tak dalej. Po prostu to jest tak niesamowita historia Matki Bożej, która pokazuje w tym narodzie i przez każdą świątynię tych liczyłem kiedyś 99 znanych świątyń w Polsce Matki Bożej mamy. O, to jest tak niesamowite i wszędzie ona tak niesamowicie cudownie chroni swoje dzieci, swoje ukochane dzieci. I w ten sposób, drodzy, musimy to rozumieć, jak ona działa. Taka jest wola swojego syna, że ona zachowuje naszą wiarę, ona daje tak naprawdę nam łaski nawrócenia, abyśmy w ogóle trafili naprawdę, otworzyli się Chrystusowi i katolickiej prawdzie. Kiedy jesteśmy zagrożeni, zachowuje naszą wiarę, ona jest strażniczką naszej wiary i wzmacnia nas, daje nam otuchę we wszystkich sytuacjach, trudnościach, pokusach i po prostu niebezpieczeństwa i prowadzi tam jakie łaskie uświęcenia aż do szczytu świętości. I każdy święty jest najpiękniejszym przykładem ogromnej mocy Matki Bożej, która potrafi jedynie prowadzić go od grzechu aż do szczytu świętości. Jeśli więc Matka Najświętsza jest potrzebna wszystkim narodom, wszystkim ludziom z woli Bożej, to właściwie święci mówią, jest jedna epoka, jest jeden okres w historii świata, gdzie ona jest zupełnie, całkowicie, absolutnie konieczna. I to jest ten koniec.
Ponieważ jeśli ona i tak już jest pośredniczką wszystkich łask, nawrócenia, uświęcenia, jeśli po prostu w tym świecie znajduje się już nic, które przypomina nam prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwą naukę Chrystusa i po prostu wszystko jest blokowane w drodze do nieba, to zostanie ona sama. I tak jest właściwie te ostateczne czasy. I ten ostateczny warunek jest bardzo wyraźny, po prostu widzisz Matkę. Ona jest naszą Matką. Jeśli Matka po prostu widzi, że dzieci wszystko w porządku, chroni dzieci, prowadzi ich, po prostu daje pokarm, jeśli dziecko jest chore, to mamusia po prostu się zajmuje nimi, po prostu prowadzi ich do zdrowia. Jeśli są jakieś rany, to zaopatrzy te rany. Ale jeśli dziecko jest śmiertelnie zakończone, jeśli dziecko biega po przepaści, jeśli na nie po prostu potwory po prostu otaczają to dziecko, właściwie i dziecko jest bezradne, i dziecko krzyczy: Matka, Mamo, co ta mama to robi? Właściwie ona pokazuje swoje macierzyństwo, swoje mimo macierzyństwo, szczególnie w momencie, kiedy jest najgorszy, najtrudniejszy ze swoim dzieckiem, jeśli dziecko jest najbardziej zagrożone. My jesteśmy tymi dziećmi. Dlatego jesteśmy wszyscy szczególnie umiłowanymi przez Matkę Najświętszą, bo jesteśmy tak niesamowicie zagrożeni. Tylko my musimy jeszcze jej słuchać. To Matka chce nam pomóc. I ona ma wszystkie łaski, wszystkie siły, aby nas prowadzić do zwycięstwa. Nie tylko dlatego, że jest ona Matka, ale też historycznie. Kiedykolwiek po prostu diabeł rozpoczyna właściwie swoje ostatnie wysiłki, aby właściwie w ostatnich czasach spróbować prowadzić do zwycięstwa, nadaremnie oczywiście, bo nie uda mu się, wiemy bardzo dobrze o tym, to w tym momencie widzimy po prostu, że Matka Najświętsza coraz bardziej interweniuje osobiście. To przez jej objawienia, a zwłaszcza zaczynając z Wielkiego Guadalupe i potem właściwie te różne objawienia, ten wybór niesamowitych świętych Maryi, które robią jej człowiek tak dużo dla całego świata. Jak święty Alfons Ligory, jak święty Bernard Wcześniejszy, jak święty Ludwik Maria Rena de Montfort, a zwłaszcza w naszych czasach święty Maksymilian Kolbe. I to pokazuje nam też, że po prostu nie pozwala, aby dzieci były pozbawione właściwie pomocy Matki. Tylko my musimy po prostu też właściwie dostrzegać. Jeśli ona już się objawia, to nie możemy tak sobie powiedzieć, że to prywatne objawienie do mnie zainteresuje. A to nie należy do depozytu wiary. Rzeczywiście nie należy do depozytu wiary, wiemy bardzo dobrze. Ale jeśli nasza Matka Niebieska i to zatwierdzone przez Kościół, przez papieże, przez właściwie bardzo autentycznie określone, to jest autentyczne objawienie jej. Ona jest, ona przychodzi, ona nas prowadzi, ona daje nam po prostu znowu otuchę, daje nam środki po prostu, abyśmy mogli w tych trudnych czasach po prostu ratować swoją duszę. Zgromadzi wokół siebie swoich wiernych rycerzy. No, jeśli wtedy to lekceważamy, no to jesteśmy jako głuchymi. To wtedy Matka Najświętsza nie może nam pomóc, ponieważ ona może tylko po prostu pomóc, jeśli kto chce. Dzieci są wolni. Widzisz? Więc musimy jednak pytać jeszcze te ostateczne czasy. Dlaczego Pan Bóg tak dysponował? Dlaczego Pan Bóg pozwala na to, że właśnie te czasy są tak trudne, tak straszne? Dlaczego? Dlaczego jest to tak, że papów to prawie niemożliwe zbawić swoją duszę? Poznać prawdę, którą nasze pokolenia poprzednicze po prostu właściwie z mlekiem Matki dostali. Nic już to tam. Odpowiedź właściwie Pana Jezusa, odpowiedź ojców Kościoła i doktorów, które podsumuje święty Ludwik Maria Rene de Montfort, tak naprawdę, aby tylko pokazać właściwie całemu światu jedną rzecz, jak ona mocna jest. Pokazać, czym jest arcydzieło Pana Boga. Do czego Pan Bóg jest w stanie, co On potrafi robić. Stwarzać taką istotę, która jest na początku biedną cieleczką, biedną dziewczyną, niewiastą, i ona sama potrafi po prostu zniweczyć wszystkie wrogie napaści. Całego tego sloka, wszystkie swe bestie, wszystkie pomocnice, po prostu jednym ruszeniem rąk i oni wszystko znikają. Taka mocna jest.
Czyli tak powiem, można powiedzieć, że na jakby przez kontrast w najstraszniejszych ciemnościach najbardziej widoczne będzie najjaśniejsze światło. Światło, które Pan Jezus Chrystus chce nam pokazać, to jest właściwie ona. I tak święty ludzi Maria Genenemofo bardzo piękny postul określa, tak naprawdę pokazuje nam tą wolę Pana Boga. Chciał zaczynać po prostu zbawienie świata przez Marię. Chce też zakończyć zbawienie świata przez Marię. Na początku Matka Najświętsza miała bardzo skromną, ukrytą wolę, ale to nie była wola Boża, na aby zawsze to było. On chce na końcu pokazać, kim ona jest i przez to, kim on jest. Że on, który potrafi stwarzać takie arcydzieło, takie mocarstwo, które jest największą możliwą miłością macierzyńską, to po prostu jeśli Bóg jest tak wielki, to musi, jeśli jego dzieło, przepraszam, jest tak wielki, kim musi być sam Pan Bóg. I to jest właściwie głęboki sens tych czasów. I dlatego jest to tak bardzo ważne, abyśmy wobec tego planu Bożego, które, powtarzam, możecie po prostu przeczytać tych wszystkich już przytoczonych przykładów ojców świętych, Liga Maria Condy Montfort, świętego Bernarda, to wtedy wszystko rozjaśni się. I przede wszystkim od razu wiemy, gdzie jest ratunek. I to jest jedyny, ostatni. Ponieważ po prostu Matka Najświętsza, ta Matka, gdziekolwiek się pojawia, wtedy człowiek przypomina sobie prawdę. Matka Najświętsza prowadzi zawsze do Syna. I teraz po prostu, jeśli ona nasz ostatni ratunek jest, czyli pamiętajmy zawsze, co to znaczy. Ratunek od piekła, ratunek od wiecznej śmierci. To jest ratunek. Matka Najświętsza nie przede wszystkim po to, aby budować inne raj na ziemi. Matka Najświętsza nie po to, aby właściwie dać nam czysto ludzkie po prostu perspektywy, że będziemy być wielki, będziemy po prostu my w tej chwili jesteśmy jakimś niczym, potem będziesz po prostu mistrzem, po prostu albo ministrem, po prostu nowego katolickiego państwa, będziesz bogaty, będziesz miał pieniądze, tamci masoni będą po prostu siedzieć w lochach, jak my teraz siedzimy w lochach. Nie. To na Matka Najświętsza na to nie zgodzi się, że tak powiem. Że ona może prowadzić do pewnego władu, do pewnego zmartwychwstania Kościoła Świętego, ale jak? Tego nie wiemy. Obiecana jest. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, wyraźnie powiedziała Fatimie. Więc, moi drodzy, na czym polega teraz dokładnie rola Matki Bożej jako ostatni ratunek? Co ona tak naprawdę robi? Więc dlatego druga część właściwie tego wykładu, albo po prostu o rodzinie fatimskiej dziś. Mógłbym teraz za mocno moim zdaniem, ale za mocno krzyczę. Może lepiej. Wszystko załatwię, dobrze? Więc jest to bardzo ważne, abyśmy zdali sobie sprawę, że tutaj można bardzo dużo powiedzieć. Chciałbym bardzo mówić o świętym Maksymilianie, ale teraz właściwie muszę się ograniczyć do Fatimy. Ponieważ po prostu Matka Najświętsza w tych czasach ma do dyspozycji o wiele więcej pomocników, my myślimy. Musimy tylko otwierać nasze oczki i zobaczysz, co ona po prostu nam daje. Dlaczego 102 lata temu w Fatimie robiła coś tak niesamowitego, tak wyjątkowego, że coś takiego w całej historii Kościoła nie widzisz? Dlatego, że ona chciała na te ostateczne czasy nam zostawić taki pomnik, taki trwały pomnik, do którego musimy wracać, który musimy poważnie traktować. Ten cud Słońca, który został widziane przez razem więcej niż 100 tysięcy ludzi, dokumentowane przez wszystkie najbardziej prawdziwe, prawidłowe po prostu właściwie świadectwa.
tych ludzi, szczególnie, które właściwie tam, którzy tam poszli tylko z ciekawości, albo nawet będąc wrogami Kościoła, aby się po prostu śmiać się z tych po prostu zabobonów, spektakularnie nawrócili się z masonerii, z niedowiarstwa, z obojętności religijnej. Jest ich tysięcy. I te wszystkie świadectwa pokazują to samo, coś takiego świat nie widział od czasu zmartwychwstania Chrystusa. Że po prostu to słońce, ten cud słońca, pamiętajcie, wiecie bardzo dobrze, co się stało. Właściwie ten to słońce, które obracało się, tam, tak zwane tanie słońca wokół siebie, potem w zigzag zbliża się do ziemi, tak że wszyscy ludzie po prostu myśleli, że koniec świata, ci, którzy byli obecni. I to wszystko po prostu Matka Najświętsza pozwalała i zapowiedziała cień miesięcy później. I przede wszystkim pokazała ten cud nawet po prostu tym wrogom, którzy tam byli, aby się nawrócili. I w ten sposób Matka Najświętsza chciała to powiedzieć, słuchajcie, coś takiego wyjątkowego to robię dlatego. Mój Syn pozwany mi mówić dlatego, że to, co teraz tu wam powiem, to jest ogromnie ważne dla was i dla całego świata. I o czym mówi Matka Najświętsza Fatima? Dokładnie o tym, co dzisiejszy świat po prostu zupełnie neguje, o tym zapomina. Orędzie Fatimy są ogromnie ważne. Z okazji setnej rocznicy Fatimy wydaliśmy ten książek, który tam sam do dyspozycji, które być może już znacie dobrze, właściwie Matka Najświętsza, która wyraźnie, po prostu wyraża się wobec tych trzech dzieci tak w prosty sposób, tak bardzo dziecinny sposób, ale tak macierzyński. Kilka słów i każde słowo to jest po prostu światło. Każde słowo jest uderzeniem, jest niesamowitą światłością z nieba, aby dać nam trochę wskaz na całe życie. I trochę wskaz na całe życie, podsumowując nie kilka słów Matki na Święcie, tylko przeczytając trochę i rozważając trochę, to po pierwsze, to już koniec z tym rajem na ziemi. To już koniec z tym właściwie, z tymi zasadami diabła, że po prostu będzie ci jak Bóg. Pokazuje to całką zależność człowieka od Pana Boga. Ważność, że Bóg jest centrum, a nie człowiek. Jesteśmy bardzo krótko na ziemi, aby zbawić naszą duszę. Wieczność cała, wieczność czeka na nas. Więc człowiek na nowo przez Fatimę jest orientowany ku temu, co jest istotne. Właściwie ten kierunek wertykalny. Z tej biednej ziemi, z tej bezdoliny wracam się do Boga, do właściwej wieczności. W tej dolinie łez wznoszę mój wzrok do wyższych, po prostu do wyższych gór. Tam właściwie, gdzie znajduje się moje zbawienie. Tam, gdzie są rzeczy trwałe i nigdy nie zmieniające. Ta miłość Pana Boga, ta wielkość Pana Boga, ten majestat Pana Boga, to przyjście Pana Boga na ziemię, ten dramat zbawienia mojego, życie Chrystusa, czynienie Chrystusa, ukryte życie, publiczne życie, każde słowo Chrystusa, które jest prawdą i życiem, a szczególnie Jego śmierć z miłości, Jego męki i zmartwychwstanie. To wszystko właściwie Chrystus w centrum. Jego życie będzie ważniejsze niż wszystkie inne rzeczy tego świata. To Matka Najświętsza nam powie właściwie Fatimie. Matka Najświętsza w Fatimie pokazuje nam człowieku, bardzo szybko to wszystko się zmieni. Teraz po prostu zostaniesz tutaj kilka lat, a potem pokazuje właściwie dzieciom niebo. Pokazuje dzieciom również czyściec, mówią w czyścicu i pokazuje im też ogrom piekła, ocean ognia, do którego padają tak dużo ludzi. Więc człowiek przez te rzeczy ostateczne zostanie po prostu prowadzony znowu przez prawdę, w obliczu prawdy, w obliczu rzeczywistości. Co jest po prostu wszystkie pieniądze, wszystkie rozkosze na tym świecie, po prostu jeśli na końcu skupisz swoją duszę? Cóż zakorzysta człowiekowi po prostu, jeśli zyskał świat cały, ale swoją duszę utracić, mówi Pan Jezus Chrystus? Więc, moi drodzy, to jest właściwie to, co Matka Najświętsza nam pokazuje. W ten sposób orientuje się człowiek zupełnie na właściwie inaczej. Do tej pory po prostu patrzę tylko na moich sąsiadów, na moje pieniądze, na moje konto bankowe, na to, co mi po prostu właściwie, co dotyczy po prostu moje codzienne życie. To jest mój. Musiałem to robić, bo inaczej po prostu będę mówić do godziny 23 i nawet nie zdaję sobie sprawy. Więc
Ale już prawie kończę, więc 5 minut sobie daję, abyście mogli po prostu oczywiście zadać pytania. Więc dzięki ostatecznie, bardzo ważne po prostu, odbudowa i Matka na Święcia w tych bardzo ważnych słowach odbuduje nam całe życie chrześcijańskie. Co mamy robić, aby spalić? Aby ratować swoją duszę. Mówi po prostu wciąż się chrześcijanie, kiedy apostołowie powiedzieli, że w dniu czerwonych świąt ukrzyżowali się Chrystusa. Tak, mówiliśmy Chrystusowi, że z naszej grzechy ukrzyżuj to. Co mamy robić? Co mamy robić w tym czasie? Matka na Święcia spokojnie odmawiajcie codziennie Różaniec. Akurat parę aktów czynistych, bo rzeczy to wszystko Matka na Święcia w taki dziecinny, bardzo sposób. Właściwie mamy pewne rzeczy robić, parę minut poświęcić się Panu Bogu w ciągu dnia i wszystko będzie w porządku. Zachowujemy po prostu tą linię, nie opuszczamy tej drogi, właściwie, która wiodącej do nieba, prawda? Odbudowanie życia chrześcijańskiego, gdzie po prostu te podwaliny, te filary, na których budujemy, to jest módlcie się, ofiarujcie się. Modlitwa i ofiara. Modlitwa, akt strzelisty. I zresztą właściwie to samo mówi później, albo w tym samym czasie tak naprawdę święty Maksymilian Kolby. To jest bardzo ciekawe. Święty Maksymilian Kolby zaledwie słyszał o Fatimie, bo Fatima była tak naprawdę szeroko znana dopiero podczas II wojny światowej. Tak, 42-43 rok to zostało to znane właściwie dobrze w Polsce. On słyszał, że to istnieje, ale nie wiedział po prostu o co tu chodzi, co to jest. Dokładnie. I tak naprawdę święty Maksymilian dokładnie to samo nas uczy, to samo nas prowadzi. Można tylko powiedzieć po prostu w tej ostatnim rozdziale trzeciej książki, trzeciej książki o Fatimie, po prostu porównuje Carstwo Niepokalane z orędziami Fatimy. Orędzia fatimskie Matka Najświętsza daje ogólne zasady, daje właściwie ogólną wizję. Wizja, jak w obecnym czasie spawić swoją duszę, prowadzić znowu do upadu w rodzinie, w twojej własnej duszy, a nawet pójdzie dalej. Chcecie po prostu znowu sukces w społeczeństwie. Chcecie, aby chrystianitas odrodziła się. Chcecie po prostu, aby znowu po prostu błysnął Pan Jezus Chrystus. Wszystkie środki zawsze daje. Właściwie Fatimy. I święty Maksymilian Kolby dokładnie to właściwie ilustruje i aplikuje. Zasad po prostu zastosuje te zasady, jak mamy to robić po prostu w tym dalej. Jak na przykład Matka Najświętsza mówi tylko, módlcie się, ofiarujcie się. Święty Maksymilian tłumaczy nam te akty strzelisty w ciągu dnia. Jezu, Mario, kocham was, raz, ratujcie duszy. O mój Jezu, o Mario, bez Ciebie upoczęta i tak dalej. Jak wiemy bardzo dobrze, te wszystkie malutkie modlitwy, które są każdemu człowiekowi tak bardzo łatwe. Jezu, Mario, ratuj, Matko, ratuj mnie. To możesz powiedzieć dzień i w noc, możesz powiedzieć w toalecie, możesz w tramwaju, po prostu chodzącą, możesz to robić przed pracą. To nie jest po prostu skomplikowane. Święty Maksymilian daje takie niesamowite, czarujące po prostu ideał, w jaki sposób mamy właściwie dać właściwie naszemu ciemnemu życiu pełnym ciemności po prostu tę iskrę światłości z nieba przez akty strzelisty. Ofiarujcie się. Święty Maksymilian tłumaczy nam, człowieku, twoje ofiary, to nie jest po prostu, że masz się rozchłostać, masz po prostu teraz ogromne, po prostu straszne płatnienie sobie prowadzić. Masz tylko po prostu stać sobie sprawę, że człowieku, że cierpisz. I cierpienie masz. I cierpienie będziesz miał. Jest to swoje codzienne krzyżne, trudności, kłopoty, wielkie po prostu te sprawy, które tak na bardzo, tak nas przygnębiają. A co nam ten świat na ten mówi? Ignoruje. Co ten świat mówi na temat po prostu tych wszystkich trudności, chorób, te wszystkie samotności, te wszystkie rozczarowania, te wszystkie po prostu kłamstwa, które nas tak naprawdę tak się pieniają. Dlaczego ludzie, które mają wszyscy, są tak nieszczęśliwi dzisiaj? Dlaczego tak dużo samobójstw? Dlaczego tak dużo narkotyków? Uciekanie do wirtualnego świata? To jest za ciężko, bo człowiek już nie wie, co robi ze swoimi cierpieniami, trudnościami. A święty Maksymilian Kolby po prostu odwracaj twoje bóle głowę, to twój ból głowy. Odwracaj, a właśnie to, co ci ciężko jest i robi z tego właściwie bym chwalę. I pokazuje to bardzo proste z Ewangelią, życie Chrystusa, cierpienia Matki Najświętszej, te wszystkie boleści Matki Najświętszej, wszystkich świętych.
a świętej Tereski Oczeszątka Jezusa i jego wielkiej przyjaciółki, że to po prostu każdy ból, który masz i ofiaruje się na rzecz zbawienia jakiejś duszy, to wtedy po prostu obraca się na chwałę Bożą i masz od tego korzyść niesamowite. Każdy ból, każde najmniejsze cierpienie, które ofiarujesz Panu Bogu, aby go chwalić, aby go pocieszyć, aby pomagać Matce Najświętszej zbawić duszę, będzie dla Ciebie po prostu większą chwałę w niebie, będzie większą siłą, aby przeciwstawić się pokusom diabła i tak dalej. I tak święty Maksymilian ilustruje nam właściwie konkretnie we wszystkich tych sprawach, o których teraz nie sposób mówić, właściwie jak te orędzia fatimskie mogą być zastosowane w życiu. Dlatego tutaj w Polsce Fatima z jednej strony całe bogactwo, rycerstwo niepokalane z drugiej strony, widzi to wszystko razem w jednym, to macie po prostu niesamowite władze, postęp, drogowskaz, aby w tych czasach nie tylko za sobie przeżyć, aby stać po prostu jak skała po prostu w tych wszystkich burzach. To stoisz po prostu niesamowicie silny, ponieważ twoja siła to ona. Zaprosić ją do siebie i poświęcić się jej. Istota właściwie Fatimy, istota całego nabożeństwa do Marii, istota tego, co naprawdę jest kluczem naszego zbawienia, to jest poświęcenie. Poświęcenie, uwaga, mówię poświęcenie, nie zawierzenie. Zawierzenie to jest usłabione słowo. Poświęcenie jest dokładnie aktem woli. Matko Najświętsza, wiem, jesteś moim jedynym ratunkiem, ostatnim. Ja chcę. Akt woli, który tak po prostu tylko tego chce, co Pan Jezus chce. Oto Matka Twoja, oto Syn Twój. I teraz powiesz do niej, Matko Najświętsza, ja chcę, abyś ty była moją matką. A ja chcę być Twoim dzieckiem. Dzieckiem, które chce być Twoim dzieckiem. Nie tylko śpiewać, nie tylko pewne modlitwy, ale w ciągu dnia po prostu chcę zwracać się jak dziecko do matki. I bez wieńców, Matko Rady. Nie wiem co, o Matko dobrej rady, pomóż mi. Daj mojej głupie głupcy po prostu, co mam robić, co mam właściwie teraz robić. Niebezpieczeństwo, zagrożenie. Matko Najświętsza, Hetmanko, teraz to walki, prawda? I teraz po prostu Matka Najświętsza, co mam teraz robić? Pomóż mi, stawi się jaką stuszę. Po prostu sami się z tym namować. Mów nie tylko idioto, precz stąd. Mówisz, Matko, ratuj tego idiotę. A tam to robisz tego jako z modlitwę i ta modlitwa po prostu jest właściwie bardzo miła Panu Bogu. Więc sposób. Nie wyobrażamy sobie, moi drodzy, myślę, że nie mamy tej wiary. Nie mamy tej wiary, jak silna jest jeden czynnik, jest jeden malutki akt księdza. On prowadzi ogromne światło do naszego życia. Tylko po prostu wiarę i cel ma po prostu umniejszyć tą wiarę, abyśmy tego nie robili. Chociaż było to bardzo proste. I stąd właściwie to poświęcenie, które oczywiście jest wyrażane bardzo pięknych modlitwach. Jutro proponujemy w naszej kaplicy w Chorzowie tym, którzy by chcieli robić takie poświęcenie, akurat to, co święty Maksymilian nam proponuje, poświęcenie się niepokalanej, aby stać się rycerzem. No widzisz, Matka Najświętsza pójdzie do tego, że po prostu wraca się do Ciebie. I to robi z Fatimie, moje dzieci. Módlcie się, ofiarujcie się. Ponieważ tyle dusi się to podemnienia do moje dzieci, bo nie ma nikogo, który by się modlił, ofiarował za nich. Święty Maksymilian tu tłumaczy właściwie to Matka Najświętsza mówi się, że braćko, klęka przed Tobą niby, ta królowa nieba i ziemi i proszę Ciebie, moje dziecko, potrzebuję Cię, chcesz mi pomóc. Chcesz mi pomóc. Cokolwiek robisz dla mnie, będziesz miał podwójny zysk. Jeśli coś dla mnie robisz, ja robię 10 razy więcej dla Ciebie. A Matko Najświętsza, co mam robić? Bądź moim rycerzem. A Matko Najświętsza, jestem biednym grzesznikiem, jestem takim jakby zupełnym zerem. Dobrze, wiem, że jesteś zerem, wiem, że jesteś zupełnie niczym, bo są zupełnie do niczego, prawda? No Matka Najświętsza mówi, to doskonale. I święty Maksymilian, no to proszę bardzo, no robimy zerę. Ile tutaj zerów mamy? Po prostu taka setka, wszyscy zero. Sto razy zero jest zero. A jeśli masz te wszystkie zera, umieścisz jeden po drugim i na końcu, na początku robisz taką jedynkę, to masz biliony. Rozumiesz? Ta jedynka przed tym zerami jest Matka Najświętsza. A zero to jest też ten ja. Więc nie ma problemu, aby czuć się zupełnie do niczego, bo zero jest nic.
ale to niczego, to nic. Chcę po prostu jej pomóc. A co mam robić? Maksymian Kolbedy mówi mi, po prostu jednak czysty. To jest nasz domek, święta Maria sama nam dała, u Marii jest się poczęta. Aby pomóc, pomocy, abyś może jakiś ofiara, abyś może jakąś ulotkę rozdajemy, albo wydanie cudowe, jak chcesz. I między robisz na niej, dyskretnie, w taki sposób, ona po prostu ciebie weźmie do szczytów. Taka jest opowieść naszych czasów. Nigdy nie było tak łatwo zbawić swoją duszę, moi drodzy, jeśli tylko chcemy. Po prostu w dawnych czasach, aby osadzić uniesienie za swoje grzechy. Ludzie po prostu robili pielgrzymkę do Santiago de Compostela, 6 miesięcy pieszo i z powrotem, prawda? Aby jakoś wcześniej Ateny, aby jakoś cudzołóstwo sobie po prostu właściwie wynagrodzić przez takie okropne pokuty. Matka na Święcia wymaga od ciebie po prostu nic. Jakieś modlitwy, jakieś malutkie ofiary. I daje tak dużo was, jak nigdy dokąd w życiu. Bo wiem, że czasy są tak trudne. Z tego powodu odwracam teraz po prostu ten punkt. Na początku mówiłem to po prostu sytuację świata w takich czarnych, strasznych barwach. Jest! Ale nigdy nie było tak łatwo, jak dziś po prostu trafisz do niej. Sam jestem świadkiem po prostu do rycerstwa niepokalanej, które odnowiliśmy się dokładnie wczoraj, było właściwie rocznica 19 lat temu. To zostałem zaproszony, aby im rycerstwo niepokalane odtwarzać, odnowić katolickie tradycje, tak jak święty Maksymilian to założył. Właściwie. I w to sposób w tych czasach, kiedy oficjalne rycerstwo niepokalane jest temu zupełnie wierne, co się stało po tych 19 latach? 19 lat nie możesz sobie w to wierzyć. Nie możesz sobie wierzyć, jak Matka Najświętsza korzysta z tych głupich swoich rycerzy, tych ostatnich mojkanów w katolickiej tradycji, które jednak rozumieją w pewnym momencie, że mają jej pomoc i mają ją wziąć jako Matkę Królową. Jak dawniej po prostu właściwie nasi przodkowie po prostu myślili za hetmanką, aby walczyć przeciw po prostu tym, którzy nas właściwie chcieli ukraść wiarę, to samo nie dziś. Musimy po prostu godnymi po prostu właściwie synami takiego prawdziwego, maryjnego, katolickiego narodu. I w tym momencie właśnie Matka Najświętsza robi cuda. Robi cuda. Ja jadę do Chin, po prostu jest 20 osób. 4 lata później 800 ludzi. 800 ludzi, które przez rozdawanie medalików, rozdawanie jakichś ulotek, rozdawanie po prostu różańców, którzy nasi wierni sami robili, po prostu trafili do wiary i po prostu nawrócili się. To jest niesamowite. Na całym świecie więcej niż 100 tysięcy tych rycerzy katolickiej tradycji w 46 krajach. Jak to mogłem sobie wyobrazić, jak w Warszawie po prostu bylibyśmy około 15. Właściwie w tym weekendzie przyjąłem 19 rycerzy w Rosji. Więc i to właściwie tak naprawdę odkrywamy. Jak mogę się zbawić? Ciągle to dorzeźnie. Teraz trafimy do tradycji, ale nie ma nic tutaj nas. Costa Rica, po prostu musiała święta tradycji na jeden raz co 2 miesiące. Mamy teraz około 500 rycerzy. Ci ludzie po prostu zgromadzą, że w modlitwie czekają na mrze świętej, przygotuje mocno ołtarze, kwiaty, wszystko, aby ten ksiądz właściwie, który przyjdzie raz na 2 miesiące, powitać i uczestniczyć w mrze świętej, jak rzadko ktoś z nas uczestniczy, ponieważ to jest takie wielkie wydarzenie. W ten sposób zawsze Matka Najświętsza przygotuje tych ludzi mocno do łaski Bożej, jak w dawnych czasach. I w ten sposób chciałbym tak naprawdę dać wam wszystkim taką wielką otuchę, a także po prostu taki wielki, że tak powiem, taką wielką chęć. Człowieku, nie jest aż tak trudny. Właściwie, skoro otrzymałeś tą wielką łaskę poznać ją, otrzymałeś tą wielką łaskę być synem katolickiego narodu, który chciał tak wielkich świętych, jak szczególnie świętego Maksymiliana. Że jesteś synem katolickiego narodu, który ma Częstochowę, Lichmin, Wilno, Matką Bożą Trwabanską, tyle innych, prawda? Wietrzbał, i tak dalej. No, nie mogę po prostu powiedzieć, jak to można lekceważyć. W Chinach to nie ma nic. Japonii jest jedno miejsce, albo dwa, ale tu mamy tyle. Więc obudźmy się, moi drodzy, tak naprawdę i wierzmy to. Matka Najświętsza jest naszym ostatnim ratunkiem. I ona zwycięży Boga dusz i ona prowadzi do zwycięstwa. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, na pewno. Ale na pewno chcę właściwie
aby to małe wojsko się rozmnożyło, ta armia Matki Bożej, abyśmy stali się jej rycerzami i wiernie traktowali ją, która tak dużo, dużo chce nam dać. Fatimie we wszystkich miejscach słynących łaskami od niej i przez naszego dobrego świętego Maksymiliana. Bóg zapłacz za wielką uwagę. Powiedziałam połowę tego, co chciałam powiedzieć. Uważam, ale tak musi być. Bóg zapłacz za uwagę.